Cześć, ja jestem Kuba i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tym, czym jest protokół TCP. Zazwyczaj filmy, które pojawiają się na tym kanale, są powiązane z programowaniem. Dzisiaj jest taki film troszeczkę inny, jest trochę o sieciach, ale to się nam przyda, żeby później móc sobie właśnie programować jakieś aplikacje, które wykorzystują połączenia sieciowe. No bo koniec końców te połączenia sieciowe, z których będziemy korzystać, one się dosyć mocno opierają o ten protokół TCP. I warto po prostu trochę wiedzy teoretycznej mieć, zanim usiądziemy do pisania kodu. No więc zanim o samym protokole TCP, to chciałem Wam powiedzieć o tym, czym są modele sieciowe. Są dwa takie najbardziej popularne modele sieciowe. Jeden to jest model OSI, drugi to jest model TCP/IP. Ten model OSI składa się z 7 warstw i trochę lepiej oddaje to, co się faktycznie dzieje komunikacji między dwoma komputerami, aczkolwiek nas dzisiaj będzie interesował model TCP/IP, bo tak naprawdę nie interesuje nas na przykład to, co się dzieje na warstwie prezentacji, czy różnice między warstwą łącza danych a fizyczną. Interesuje nas po prostu jakieś tam wysokopoziomowe spojrzenie na to, jak komputery ze sobą się komunikują. No więc mamy model TCP/IP. Zaczynając od samego dołu mamy jakąś warstwę dostępu do sieci. Ta warstwa dostępu do sieci to jest zazwyczaj po prostu jakiś kabel, jakieś urządzenia, generalnie rzecz ujmując hardware. Dalej mamy warstwę internetową. Tutaj się pojawia coś takiego, co się nazywa MAC address. To jest taka warstwa, powiedzmy, trochę pomiędzy sprzętem, a pomiędzy systemem operacyjnym. Dalej mamy warstwę transportową i tutaj się pojawia adres IP i pakiety, które są przesyłane między komputerami. O pakietach zaraz powiem jeszcze kilka słów. No i dalej mamy warstwę aplikacji, czyli jak już te dane są przesłane, no to tutaj się dzieje jeszcze jakaś tam magia, jak aplikacja sobie interpretuje te dane, jak sobie zarządza połączeniami itd., itd., itd. Protokół TCP pozwala nam na komunikację w dwie strony. I to jest protokół, który wymaga nawiązania połączenia między dwoma komputerami. Więc załóżmy, że ten komputer po lewej stronie chce wysłać jakieś dane do komputera po prawej stronie. Co musi zrobić? Po pierwsze, musi nawiązać połączenie i żeby to połączenie nawiązać, to musi sobie tutaj z warstwy transportowej wysłać do tych warstw poniżej komunikat o tym, że hej, chcę nawiązać połączenie sieciowe z jakimś urządzeniem gdzieś w mojej sieci. To urządzenie ma taki i taki adres IP. Jeżeli nasza sieć jest w stanie nawiązać połączenie z takim urządzeniem, no to to połączenie zostaje nawiązane, no i sobie można wysyłać dane. O nawiązywaniu połączeń w protokole TCP mówił nie będę. Tam jest jakiś tam freeway, handshake i tak dalej, wysyłane są takie specjalne pakiety. Nie jest to może najbardziej ciekawe z punktu widzenia programisty. Ważne jest, żeby wiedzieć, że coś takiego się dzieje. No dobra, no i mamy nawiązane to połączenie i zarówno ten komputer z lewej strony może wysłać dane do komputera z prawej strony, jak w drugą stronę ten komputer z prawej strony może wysyłać dane do komputera z lewej strony bez jakiegoś tam pytania, po prostu to połączenie już istnieje. Można sobie te dane przesyłać w tej z powrotem między tymi dwoma urządzeniami. No i teraz pakiety. Wcześniej wspomniałem, że do nawiązywania połączenia są tam wysyłane jakieś pakiety. O tych pakietach nie będę mówił. Będę mówił o takich pakietach, które zawierają dane. No i żeby wysłać jakiś ciąg danych, to musimy te dane podzielić na takie małe kawałki, bo protokoły komunikacyjne mają to do siebie, że no nie są w stanie wysłać gigabajta danych naraz takim jednym ciągiem. Bo to jest jednak kabel, kable są zawodne i tak dalej, więc jest dużo większa szansa, że takie małe kawałki danych dotrą do adresata w nienaruszonym stanie. No i tutaj w tych pakietach pierwsza rzecz to jest to, że one mają jakiś zadany rozmiar. Więc pakiety zazwyczaj nie będą większe niż ileś tam bajtów. Formalnie ograniczenie to jest 64 kilobajty, jeżeli chodzi o protokół TCP. W praktyce prawdopodobnie częściej spotka się pakiety rozmiaru 1 kilobajta. Czemu tak jest, jeszcze nie chcę nad tym rozwodzić, po prostu tak jest. Tutaj akurat mamy
jakiś ciąg znaków do wysłania, mamy ważny tekst do wysłania do drugiego komputera, no i mamy pakiety, które składają się z 5 znaków. Tutaj specjalnie spację napisałem jako podkreślenie, bo spacja to też jest znak, to też zajmuje dane i trzeba tą spację wysłać jako faktyczne dane, to też zajmuje miejsce. Takie pakiety w protokole TCP składają się, cały taki pakiet na tej warstwie trzeciej tego modelu TCP/IP składa się z dwóch rzeczy. Jedną taką składową to są faktycznie dane, które chcecie wysłać. Drugą składową to jest nagłówek, ponieważ TCP ma taki koncept wbudowany w to połączenie, które się nazywa retransmisja. I żeby wiedzieć, który fragment tych danych należy retransmitować, no to tutaj są nagłówki. Czyli jeżeli mój komputer zaczyna wysyłać dane do tego drugiego komputera i wysyła informację, hej, mam dla Ciebie 120 pakietów, wysłał 120 pakietów, ale do tego drugiego komputera dotarło tylko 119 pakietów, no to ten drugi komputer da mu znać, hej, dostałem tutaj pakiety, nie, powinno być wszystko ok, ale tam zabrakło mi pakietu numer 79, czy mógłbyś mi go wysłać ponownie. No i ten pierwszy wysyła mu tylko już ten jeden pakiet, ten brakujący pakiet i jak ten pakiet dojdzie, no to znaczy, że cały zbiór danych, które chcieliśmy wysłać, został wysłany. No i tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o protokół TCP. Prosty, koncepcyjnie prosty. To jest protokół dosyć niskopoziomowy i tutaj nie ma jeszcze żadnej magii. Więc mamy po prostu nawiązane połączenie między dwoma urządzeniami. Jeżeli to połączenie jest nawiązane, to możemy z niego, to możemy za jego pomocą wysyłać dane z jednego komputera do drugiego. Tutaj warto wspomnieć, że to są surowe dane, to tak naprawdę są jakieś gołe bajty, tutaj nie ma żadnych formatów, żadnych struktur danych, to po prostu są bajty. I to jak jeden i drugi komputer je interpretują, to jest już ich sprawa. Jakie struktury danych pojawiają się na tych wyższych warstwach, dokładnie na warstwie aplikacji i o tym pewnie sobie będziemy jeszcze rozmawiać w kolejnych filmach. Na dzisiaj to wszystko. Warto wiedzieć, czym jest protokół TCP, chociażby po to, żeby lepiej zrozumieć, jak działa protokół HTTP. A dalej, jak już poznamy protokół HTTP, chciałem Wam opowiedzieć o czymś, co się nazywa WebSocket. Ten WebSocket koncepcyjnie trochę przypomina ten protokół TCP, ale jest właśnie oparty o protokół HTTP. Ale o tym w kolejnych filmach. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.